tej strony Dominika. Miło mi powitać Was w kolejnym vlogu. Tym razem zabieram Was z nami na amerykański road trip. W tym odcinku wyjedziemy z Kalifornii, odwiedzimy kilka parków narodowych i innych interesujących punktów. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Pierwszy przystanek na trasie naszego amerykańskiego road tripa to miasteczko Calico. Calico jest jednym z kilku tak zwanych ghost towns, które można spotkać w Kalifornii. Są to dawne, opuszczone miasteczka, które lata świetności mają za sobą, a powstały w czasach gorączki złota w miejscach wydobycia tego kruszcu. Calico natomiast było miasteczkiem, w którym wydobywano srebro. Miasteczko zostało założone w 1881 roku, a w 1907 w pełni opuszczone. To miasteczko, w którym jesteśmy teraz, jest odrestaurowane. Jest ono jednym z bardziej turystycznych ghost towns. Wstęp tutaj kosztuje $8. Ale mimo tego, że miasteczko zostało odrestaurowane na potrzeby turystyczne, klimat tutaj jest niesamowity, niezastąpiony. Dodatkowo w tej chwili widać, że również tutaj trwają przygotowania do Halloween. Porozstawiane są dynie, dookoła miasteczko jest przyozdobione kościotrupami. To dodaje jeszcze takiego amerykańskiego smaczku. Idziemy dalej się przejść. Jesteśmy na pustyni Mojave, więc dodatkowo jest bardzo gorąco. Za mną być może widzicie również na górze napis Calico. Widać go już z daleka z autostrady i to on wyznacza kierunek jazdy w kierunku Calico. Tablica pokazująca ludność miasta Calico w 1881, kiedy miasto zostało założone, było tutaj 200 mieszkańców. Widać, że okres największego rozwoju przypada na lata 87-90 i bardzo ciekawy jest ten napis 2081. Is a women's calico skirt. Right then and there, they knew they found the name, Calico. And it is true, these mountains are as colorful as a calico skirt. Przez chwilę zastanawialiśmy się, czy ten kotek jest prawdziwy, czy wypchany. Ale rusza się, więc odpoczywa sobie tutaj w muzeum. Nie będziemy mu przeszkadzać. Oprócz muzeów z różnymi artefaktami z dawnych czasów, są tutaj też sklepiki z pamiątkami, jakieś restauracje, hot dogi, pizza i tak dalej. Natomiast są one tak fajnie wkomponowane jednak w ten miejski krajobraz. I co więcej, turystów jest naprawdę mało. Możemy na palcach jednej ręki policzyć kilka osób, które mijaliśmy, więc to również dodaje takiego niezłego klimaciku. Proszę bardzo,
i tutaj panorama na całe Calico, więc jak na takie ghost town nie jest to takie malutkie miejsce. Można tu chwilę spędzić na zwiedzaniu. Jeszcze bardziej imponująca jest chyba ta przestrzeń przed nami. Jesteśmy na totalnym pustkowiu, na pustyni. No, tutaj widać w rogu nadjeżdża taka kolejka. Pewnie można wykupić taką dodatkową przejażdżkę po terenach, na których znajdowały się kopalnie, bo tutaj mamy miasto z główną uliczką, a kopalnie znajdowały się tutaj w górach po obu stronach głównej ulicy, z tyłu za budynkami. Wracamy już z Calico i mała poprawka, bo jak wychodziliśmy, to zaczęło zjeżdżać się coraz więcej i więcej turystów, więc jeśli tylko macie możliwość, to najlepiej jest być tutaj jak najwcześniej. Zwiedzać można od godziny 9 rano. Kontynuujemy nasz road trip. Dotarliśmy na kultową, słynną Route 66. Jesteśmy w tej chwili w jednym z częściej odwiedzanych punktów na tej trasie. Jest to nieczynny już Roy's Motel and Cafe, czyli jeden z punktów, jeden z wielu punktów, które powstały na trasie 66 po wojnie, kiedy to ludzie odkryli radość i przyjemność z podróżowania. Wtedy też powstała cała infrastruktura niezbędna podróżującym, czyli stacje benzynowe, motele, w których można było zatrzymać się w podróży. Były też przydrożne warsztaty samochodowe. Roy's jest jednym z opuszczonych miejsc, ale jednym z lepiej zachowanych również. Jest to też świetny przykład takiej architektury z lat 50. I tutaj w budynku mamy zachowaną taką motelową recepcję. Wygląda, jakby czas się tutaj zatrzymał, jakby było to nadal czynne miejsce. No, robi to niesamowite wrażenie. Ja jestem mega podekscytowana po prostu, że tu jestem. No, miejsce nadal wygląda, jakby było gotowe na przyjęcie gości. Właśnie trochę stoimy na drodze, bo mamy utrudniony przejazd. Drogę zajęły osiołki. Dobra, udało nam się ich minąć. A tu jest kolejna grupka. Witam się z wami z kolejnego stanu. Przejechaliśmy już do Arizony. Mamy przystanek w miasteczku Oatman. To też jest jedno z wymarłych miasteczek, które jest pozostałością po czasach gorączki złota. Przez Oatman przebiega też historyczna część Route 66. I co ciekawego na temat Oatman, to fakt, że tutaj swobodnie po miasteczku przechadzają się osiołki. Tak jak widzieliście ten fragment z drogi,
osioki można spotkać nie tylko za miastem, ale i w mieście. Osioki za czasów gorączki złota służyły do transportowania ludzi, transportowania towarów. I kiedy ludzie opuścili to miasto, pozostawili po sobie za sobą osiołki, które zaczęły tutaj żyć swoim dzikim życiem. Miasteczko zostało założone około 1906 roku. W 1921 roku miasteczko zostało zniszczone przez pożar, który zaoszczędził jedynie hotel Oatman. Gdzie jest hotel? Gdzie jest ten hotel? O, tam. Pożar zaoszczędził jedynie hotel Oatman, obok którego właśnie przechodzi sobie osiołek. Do lat 40. w mieście wydobyto złota na dzisiejszą wartość ponad 2 miliardów dolarów, co jest imponującą liczbą. Natomiast do lat 60. miasteczko zupełnie opustoszało. Jedynymi mieszkańcami, którzy tu zostali, były właśnie osiołki, które już widzieliście, które przechadzają się swobodnie po tym miasteczku, nie tylko poza jego granicami. W dzisiejszych czasach Oatman trochę się odrodziło na fali ponownego zainteresowania trasą Route 66 i całym amerykańskim dziedzictwem historycznym i aktualnie stanowi taką atrakcję turystyczną. Zawsze chciałam wejść przez takie salonowe drzwi. Nie przestrasz się. O kurde. Można swojego dolara, rozumiem, chyba podpisać i przykleić na ścianie. Ja nie wierzę w ogóle, że to miejsce istnieje. Czuję się, jakby to było tak odrealnione. Kilka razy wyciągałam kamerę, chciałam coś do was powiedzieć, ale musiałam uważać, żeby nie zderzyć się z osiołkiem na przykład. Nie wiem, moja głowa nie pojmuje tego miejsca. Kolejny dzień zaczynamy od zwiedzania Wielkiego Kanionu. Po raz kolejny w trakcie tej wyprawy nie wierzę w to, że tutaj jestem. Jesteśmy na pierwszym punkcie widokowym, który znajduje się najbliżej Visitor Center. Punkt nazywa się Mother Point. Ze względu, że jest to pierwszy punkt, jest tu chyba też najwięcej turystów, mimo wczesnej pory. Od początku kanion robi piorunujące wrażenie. Wielki kanion jest naprawdę wielki. I dodatkowo patrząc na tę przestrzeń, na ten ogrom, aż ciężko jest uwierzyć, że cały ten kanion wyżłobiła jedna rzeka. My Wielki Kanion zwiedzamy na jego południowej krawędzi, czyli South Rim.
jest to pierwszy wybór większości turystów. Tutaj po dojeździe do Visitor Center mamy dwie opcje. Albo możemy udać się na zachód wzdłuż Hermit Road. Ta droga jest zamknięta dla samochodów, więc trzeba zostawić auto na parkingu i wsiąść w shuttle bus. Wtedy możemy wysiadać na różnych punktach widokowych po drodze. W drugą stronę natomiast prowadzi Desert Drive. Tam już możemy jechać swoim samochodem, również zostawiając go po drodze na różnych parkingach i udając się na różne punkty widokowe. My teraz idziemy kawałek na jeden z punktów widokowych. Po drodze mamy taki krajobraz. Są tacy zawodnicy. Ja chyba bym nie miała odwagi tam stanąć. Idziemy sobie dalej wzdłuż krawędzi kanionu i po prostu nie możemy nadziwić się temu widokowi. Kanion sprawia takie dziwne wrażenie fototapety po prostu. Niby gdzieś tam w dole widać ścieżki wydeptane, ale jakoś nie ma takiego wrażenia przestrzeni. Nie wiem, może to po prostu fakt, że kolejny raz ja nie wierzę, że tutaj jestem. Ja nie wierzę, że to się dzieje naprawdę. Naprawdę niesamowite przeżycie. Dotarliśmy na ostatni punkt widokowy, na który wybieramy się pieszo. Dalej wsiądziemy w shuttle bus. Jesteśmy na Yavapai Point. I tutaj w dole wydaje mi się, że widać rzekę Colorado. Jak się, Łukasz, czujesz na tej wysokości? Strasznie. Strasznie z moim lękiem wysokości. Miękkie nogi. Wracamy w takim razie na górę, na ścieżkę. Jesteśmy już na Desert Drive, czyli tej części szlaku, po której poruszamy się swoim samochodem. Wysiedliśmy sobie przy jednym z takich większych punktów widokowych. Nazywa się Grand View Point. Stąd też powinno być widać rzekę Colorado. Ja tutaj się przyglądam krajobrazowi i nie mogę jej dostrzec. Widok jest trochę inny jednak niż tam wcześniej, gdzie byliśmy. Krajobraz jest trochę bardziej taki pagórkowaty. Ta przestrzeń jest naprawdę imponująca. Nie widać po prostu, gdzie ten kanion się kończy i może to taka błahostka, ale czuję się taka malutka. Dotarliśmy na ostatni punkt widokowy. Jesteśmy na Desert View Tower. Z tyłu za mną jest również wieża, w środku której znajdują się inskrypcje Indian z XX wieku. Na poprzednim punkcie nie dostrzegłam rzeki, natomiast stąd widać ją po prostu idealnie. Tutaj, proszę bardzo, idealnie widać właśnie rzekę Colorado. Jest tutaj kawałek takiej doliny, więc jest idealnie odsłonięta. Fantastyczny punkt widokowy i piękny akcent na koniec naszej wycieczki. Nasza wizyta w Wielkim Kanionie dobiegła końca.
Dzisiaj mamy trochę napięty plan. Mamy jeszcze do zobaczenia jedno miejsce, na którym nam bardziej zależy. A ze względu na fakt, że jest już jednak październik, chcielibyśmy wyrobić się tam przed zachodem słońca. Więc Wielkiego Kanionu udało nam się tylko liznąć tak naprawdę. Zajrzeliśmy na kilka punktów widokowych. Natomiast super opcją byłoby jednak w Wielkim Kanionie zostać na kilka dni. Jest tam w ogóle rozbudowana baza noclegowa, kempingi, domki, więc można zatrzymać się tam na jakiś czas i każdego dnia zwiedzać kanion po trochu, korzystać z różnych ścieżek trekkingowych. Jeżeli chodzi o wstęp do Wielkiego Kanionu, my wykupiliśmy sobie taki annual pass, czyli roczny bilet wstępu do różnych parków narodowych wzdłuż i wszerz całych Stanów Zjednoczonych. I to już się opłaca, jeżeli macie w planach odwiedzić więcej niż jeden park narodowy. I koszt takiego pasu to $80 i one są wydawane raczej per samochód niż per osoba. Chyba na dany pas może wjechać jeden samochód z maksymalnie 4 osobami w środku. Dotarliśmy do stanu Utah, do Monument Valley. Są to takie fantazyjne formacje skalne, które można podziwiać z jednej strony jadąc wzdłuż drogi 163 i to jest opcja, którą my wybraliśmy, bo jest jeszcze opcja wykupić wstęp i wjechać na teren rezerwatu Indian Navajo, natomiast dla nas dzisiaj jest na to za późno. Prawdopodobnie te skały wyglądają jeszcze bardziej spektakularnie w środku rezerwatu. Z tego co wiem, w rezerwacie można wybrać się na taką około 30-kilometrową trasę, która wjedzie pomiędzy różnymi z tych monumentów. Wyobrażacie sobie, że te monumenty to nie są góry? Ich szczyty dawniej wyznaczały poziom doliny. Miliony lat temu doszło do rozpadu nawierzchni i rozpoczął się proces erozji, pozostawiając taki krajobraz. Krajobraz jest znany fanom filmu Run Forest Run, ale oczywiście nie tylko, bo Dolina Monumentów została rozsławiona oczywiście również przez westerny. No coś po prostu przepięknego. Ja nie wiem ile razy jeszcze podczas tego wyjazdu po prostu opadnie mi szczęka z zachwytu.
tutaj niby znów ten sam widok. Ale jedziemy sobie wzdłuż wspomnianej drogi 163 i zatrzymujemy się co jakiś czas na punktach widokowych, bo po prostu nie mamy dosyć tego widoku.